Witam szanownych widzów, szanownych czytelników, moi drodzy, szanownych słuchaczy, bo teraz mamy też MP3, czyli takie radiowe, można powiedzieć, nadawanie. Moi drodzy, zapowiadałem dzisiaj materiał dotyczący takich zmian, które planują oczywiście ludzie związani z biznesem. Niekoniecznie jest to rozporządzenie unijne. Z tego co wiem, nie będzie to dotyczyło krajów starej Unii, a taki eksperyment chcą przeprowadzić na krajach tak zwanej nowej Unii, czyli tutaj Europy Środkowej, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, wiecie o co chodzi, tak? Moi drodzy, Unia Europejska, w ogóle Europa, doskonale wiecie, że ma tak zwaną dużą nadprodukcję żywności, tak samo jak kraje, na przykład Ameryka Północna, czyli USA, Kanada, Australia, no ale generalnie wszystkie te kraje, które wywodzą się korzeniami z Europy, są wysoko rozwinięte, mają problem z nadprodukcją żywności. Jak temu zapobiec? No były już takie projekty, żeby to rozdawać, ale to demoralizuje według co niektórych osób. No w sumie też niby racja, prawda? W Polsce nawet było za rozdawanie w swoim czasie żywności karanie ludzi różnymi grzywnami. Sposób sprzedaży za grosze też nie wypalił. Jakieś banki żywności powstały, to się tam przeterminowuje. Także problem nadal jest. Wpadł na to jeden genialny facet, nie będę mówił nazwiska, nie będę tutaj na razie poruszał, zresztą sami sobie dojdziecie, kto to mógł być. Te jajka, które tutaj pokazuję, to nie znaczy, że będziemy sobie dzisiaj jaja robić, moi drodzy, tylko te jaja symbolizują właśnie to, co ma się wydarzyć już w przyszłym roku. Być może będzie to w styczniu zaraz połączone z podwyżkami. Być może Polska będzie jednym z pierwszych krajów. Podejrzewam, że chyba tak. Chodzi o tak zwane sieciowe sklepy, te duże, dużopowierzchniowe, które ja nazywam paśnikami, ponieważ oni chcą się pozbywać żywności na po prostu bardzo dużą skalę. To jest biznes dla nich. No i jak zrobić tak, żeby sprzedawać to, co mają, tak, i zmusić ludzi, żeby kupowali więcej, nie dając im podwyżki żadnej w płacach, no po prostu nic, czyli jest tak jak jest i ludzie mają zacząć kupować więcej. Moi drodzy, problem polega na tym dla nas, że już częściowo jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ja już przechodzę do meritum. Otóż te jajka, pamiętacie, jajka, był taki czas, gdy jajka, moi drodzy, można było kupować luzem, na sztuki. Można było nawet jedno jajko kupić, tak? Niektórzy pamiętają też sklepy z żywnością na wagę. Były to kasze, cukier, no sól raczej nie, chociaż w dawniejszych czasach też było. Były to przyprawy, orzechy, makarony, groch, fasola, moi drodzy, mąka. No wszystko można było kupić, no całkiem jeszcze tak niedawno, luzem, tak? Czyli można było przejść i powiedzieć 5 gramów makaronu, nawet masło sprzedawano na wagę, tak? Moi drodzy, chodzi o to, że ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby załatwić sprawę tak jak z tymi jajkami, do czego myśmy się przyzwyczaili już, właśnie w tych sklepach wielkopowierzchniowych w Polsce i w innych krajach. No to wiecie, że na przykład jajek, jednej sztuki jajka nie kupicie. Musicie kupić albo tych jajek 12, albo 10. Chyba najmniejsze opakowanie jest 6, z tego co pamiętam. Moi drodzy, ma być sytuacja dopracowana, dopięta i mają być sprzedawane tak zwane wielopaki. Na przykład będą, już zauważyliście, że owoce, warzywa są proponowane w tej chwili w paczkach takich na przykład zapakowanych, że tam jest 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo, ziemniaki, jabłka przeważnie, tak? Moi drodzy, ma być sytuacja tego typu, że zarówno warzywa, owoce, wszystkie te takie rzeczy, na przykład jak załóżmy nawet piwo, tak, ma być tylko na przykład w wielopaku dostępne. Jednej sztuki piwa nie będzie można kupić.
No masę jest tego typu artykułów różnych, które do tej pory luzem sprzedawano. No owoce już zauważyliście, że się zdarzają już pakowane małe pojemniczki, gdzie są jakieś tam jagody, maliny i inne rzeczy. I generalnie rzecz biorąc, pomysł polega na tym, żeby wszystko, co ma być sprzedawane, ma być docelowo konfekcjonowane w paczki zbiorcze. Oczywiście, że będą podpierali się przy okazji tutaj z takim troską o nasze zdrowie, moje zdrowie, wasze zdrowie, tak, że tam po prostu jest niehigieniczne, ktoś te jabłka maca, a tak sobie po prostu jest tam 3 kilo tych jabłek, 3 kilo ziemniaków, nikt tego nie dotyka, nikt tego nie maca, bo to jest zafoliowane, mięso macie też już w takich paczkach robione i co jeszcze jest dostępne bez tak zwanych opakowań takich, które można sobie po prostu wziąć za zapakowane, mamy jeszcze ten wybór, ale w dużo powierzchniówkach ma być z tym koniec. Będą to ryby, czyli jakieś śledzie, gdzie były tam do kupienia na kilogramy, czy po prostu jakieś sałatki i inne rzeczy. Wszystko ma być pakowane, moi drodzy. Z automatu, tak jak oceniali tutaj ci fachowcy od tego pomysłu, ich zyski mogą skoczyć w niektórych klasach produktów, tak? Może być to minimum od całości, można powiedzieć, tego handlu spożywczego. Minimum będzie to 30% skok do góry. Maksimum może być to nawet 50%, na przykład jeżeli chodzi o jakieś droższe rzeczy, tak? Czyli będzie teraz sytuacja taka, że będą na przykład wielopaki bułek, będą cztery bułki, załóżmy, ja nie wiem ile tego będzie. Będzie na przykład chleb, no to wiadomo, chleb jeszcze zostanie, bo chleb się kupuje, no to nie jest podzielony. W tej chwili już na przykład jest problem, że pół chleba nie możecie tam kupić, tak? Moi drodzy, także generalnie wszystko, piwo, no to co tutaj powiedziałem, to co wszystko wam do głowy przychodzi, ja tego też ogarnąć nie jestem w stanie, to wszystko będzie, moi drodzy, konfekcjonowane, sprzedawane w wielopakach i ten właśnie wybieg związany właśnie też tutaj z higieną spowoduje właśnie to, że ich zyski wzrosną. Tak to, moi drodzy, wygląda teraz na przykładzie właśnie tych jajek. Tak wyglądało kiedyś, można było to kupić, nie było żadnego problemu. Inne rzeczy też można było, kaszy, duperele też, no to już powiedziałem. Drugi temat, moi drodzy, który chcę reanimować, ja wrzucę tutaj ten materiał pod tym filmem w linku z opisem. Moi drodzy, wraca temat, oczywiście znowu mogę powiedzieć, a nie mówiłem, ze stycznia 2014 roku, moi drodzy, będzie oczywiście w krajach tak zwanej Unii drugiej prędkości, bo do takiej to dąży, będziemy mieli, moi drodzy, socjal wypłacany w tak zwanych bonach. Ja o tym nie będę mówił, żeby wam dupy nie zawracać i czasu nie kręcić. Wrzucam tutaj link do tego materiału, a pod linkiem kilka informacji dotyczących, moi drodzy, kilku takich tematów sygnalizowanych tutaj generalnie z Europy. Bardzo ciekawe zajawki tematów i bardzo ciekawe takie mini informacje, z którymi warto się zapoznać i przedyskutować, bo może być znowu problem. Ten artykuł dotyczący, moi drodzy, bonów, które będą zastępowały wszelkiego rodzaju zasiłki, te, które nie muszą być, tak? Nie muszą być pieniążkami regulowane. Tu jest opisane to z 2014 roku, ponieważ ten projekt już wtedy był tak daleko posunięty, wtedy Platforma Obywatelska przed wyborami bała się to wprowadzić, później przegrała wybory, pomysł został odsunięty w czasie. Ja przypomnę tylko dla ciekawości, że nawet już były, o tutaj macie wzory tego, nawet była firma wyznaczona, która będzie obsługiwała. Moi drodzy, wtedy jeszcze nie było wiadomo, że jedną sieć w Polsce właśnie pod tym kątem
miała przejąć francuska sieć. I tak się stało. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jedna sieć znikła i przejęli ją Francuzi. I to był właśnie efektem tego planu, ponieważ firma obsługująca te bony dla polskich ludzi na zasiłku, na bezrobotnym, na socjalu, miały być obsługiwane przez francuską firmę i właśnie dlatego pojawiła się duża sieciówka francuska. Widzicie, wystarczy poczekać 3-4 lata i tak jak Wam mówiłem, moi drodzy, macie tutaj cały materiał do przeczytania. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz. Moi drodzy, zapraszam do zapoznania się z tym. Z tego widać, że pisiory schylają się, moi drodzy, po tak zwany pomysł Platformy Obywatelskiej. Takie, moi drodzy, położenie rąk na socjalu w taki sposób powoduje, ale nie będę, przeczytajcie to i zobaczycie, czy niedługo tak się nie stanie. Pozdrawiam, moi drodzy, i zapraszam na następne materiały, które będę zamieszczał.